Pan z wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli z martwych wstają, ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, któreś rekolekcje w naszym życiu, w nich zawsze chodzi o to samo. O rekoliere. To od tego słowa wzięły się polskie rekolekcje. Rekoliere, czyli zbierać na nowo. Bo to nie potrzeba przecież wielkiej inteligencji ani szczególnej bystrości umysłu, żeby zobaczyć, jak my szybko się potrafimy rozsypać. Czasem nam się nasza modlitwa posypie, czasem nam się nasza praktyka z chodzeniem do konfesjonału posypie, czasem się komuś jakaś relacja posypie, a czasem się komuś życie posypie. Pewnie słyszeliśmy już takie smutne wyznanie, kiedy ktoś mówi: życie mi się sypnęło, albo wszystko mi się sypie. To jest prawda o nas wszystkich, o kruchości naszego życia. Jesteśmy niestety do rozsypania. I na początku rekolekcji warto najpierw zobaczyć, co jest nierozsypane, co się trzyma, co jest w porządku, z czego jesteśmy zadowoleni. I za to podziękować. Tak po prostu podziękować Panu Bogu, bo święty Jakub powie, że On jest dawcą wszelkiego dobra, że każde dobro, jakie otrzymujemy, zstępuje z góry od Boga. Ale podziękować też ludziom, którzy nas wspierają, którzy są przy nas właśnie wtedy, gdy jesteśmy bliscy rozsypania. Podziękować też sobie za swoją cierpliwość, wytrwałość, za umiejętność właściwego reagowania na to, co z nami się nie tak dzieje. Ale potem, jeśli chcemy coś skorzystać z tego czasu, warto zobaczyć te rozsypanki. Co dzisiaj jest we mnie niepoukładane? Co dzisiaj jest we mnie nie w porządku? I pomyśleć sobie, co mogę zrobić, żeby to trochę zmienić. Być może nie wszystko da się zrobić. Są takie rozsypania, z którymi niestety trzeba żyć. Ale może coś można. Mając taki zapas sił, mając takie możliwości, mając taką wiarę, może coś można. I o to chodzi w każdych rekolekcjach, także w tych adwentowych, króciuteńkich, bo to przecież dzisiaj się zaczynają, pojutrze się kończą, króciuteńkie. Na początek chciałbym was zaprosić do krótkiej refleksji na temat naszej wiary, osobistej wiary każdego z nas, bo to jest fundament. Właśnie zobaczyć, w jakim ona jest dzisiaj stanie. Trzyma się
bardzo mocno się trzyma, chwieje się, czy jest bliska rozsypania. Bardzo dociera do mnie definicja wiary, którą zaproponował papież Benedykt XVI, taka precyzyjna, jak u tego papieża. I papież mówi, że wiara to jest oświecona Słowem Bożym decyzja, by iść za Chrystusem, by z Nim być. Oświecona Słowem Bożym, czyli słucham Słowa Bożego i pod wpływem tego Słowa, które uznaję za prawdę, podejmuję decyzję, tak, chcę iść według tej prawdy. Chcę iść tą drogą, o której słyszę, że jest drogą do prawdziwego życia. Decyzja. Nie emocja, nie jakieś fiubździół przejściowe, nie, że rano przyszło, wieczorem poszło, nie, że w poniedziałek się pojawiło, a w środę zniknęło. Decyzja. Myślę, że każdy taką decyzję ma za sobą, bardziej lub mniej świadomą, podjętą wcześniej lub później. Ale właśnie przy okazji takich chwil jak rekolekcje, czy za moment, kiedy będziecie przeżywać w waszej parafii misje święte, warto pytać o jakość tej decyzji. W jakim stanie jest dzisiaj moja wiara? No a jak to można by sprawdzić? Pewnie pierwszym sprawdzianem jest to, co tu się teraz dzieje. Czyli mamy 3 po południu, 3:30. No godzina nie jest specjalnie łatwa. Poza tym przed świętami dużo roboty. Jesteśmy w kościele. To jest to dowód na moją wiarę? Może być, ale nie musi. Bo może być to dowód tylko na moją religijność. Jestem tutaj tylko z powodów religijnych. A religijność, jeżeli jest zdrowa, wypływa z wiary. Ale może być też niezdrowa i wtedy jest jak wielkanocna wydmuszka, która jest na zewnątrz bardzo bogata, bardzo kolorowa, ale w środku jest pusta, jest bez treści. Pan Jezus do ludzi bardzo religijnych, do faryzeuszów, którzy wypełniali wszystkie religijne praktyki i się z tego tym cieszyli, byli z tego dumni, Pan Jezus cytował im słowa proroka Izajasza, mówiąc, ten lud czci mnie jedynie wargami, a sercem swym jest daleko ode mnie. Czyli jest do pomyślenia taka sytuacja, że wargi są pobożne, a serce jest bezbożne. Że wargi są pełne Pana Boga, a serce jest pozbawione Pana Boga. I jest rozkrok. I jest szpagat. Jedno mówisz, drugie robisz. Jedno wyznajesz, drugie realizujesz. Co dzisiaj najbardziej ludzi odciąga od Kościoła i od Pana Boga? Szpagat. A jeżeli ten szpagat dotyczy księdza, biskupa, arcybiskupa, jeżeli się okazuje, że oni, że my, to tak ładnie i dużo mówimy, ale potem życie to jest takie sobie, to się nie ma co dziwić, że ludzie czmychają. Co najbardziej przyciąga do Boga i do Kościoła? Spójność. Tu, gdzie wargi, tu życie. Tu, gdzie wargi, tu serce. Jak to jest ze mną? My lubimy robić komuś rachunek sumienia, tak się wtykać w cudze życie. Jak to jest ze mną? O mojej wierze mniej świadczy to kazanie, niż to, co się stanie, gdy ono się skończy. Zdejmę tę stułę, zdejmę komrze, sutannę, będę sobie w dżinsach, w koszulce i co ja wtedy zrobię? Jakie jest wtedy moje myślenie, jakie są moje słowa, jakie są moje kroki, jakie są strony internetowe, które odwiedzam, jaki ja wtedy jestem? I jak to się ma do tego, co ja tu mówię? Rozkrok czy spójność? I kiedy za chwilę wy wyjdziecie z tego kościoła i zmieszacie się z codziennym życiem, jak ono się będzie miało do tego, co tu się dzieje? Rozkrok czy spójność? Moi kochani, nic nie czyni nas bardziej nieszczęśliwymi i samotnymi niż nasze podwójne życie.
niż to, że mamy jakąś niepotrzebną kolekcję masek, które zakładamy na różne sytuacje. Taką widziałem kiedyś fotografię na jednym z portali internetowych, kiedy kobieca dłoń odsuwa właśnie taką teatralną maskę. Maska uśmiechnięta od ucha do ucha. Ale pod tym zdjęciem był podpis "Nareszcie w domu". I tak sobie wyobraziłem mękę tej kobiety, która cały dzień uśmiecha się, chociaż jej nie jest do śmiechu. I to ją męczy, wykrwawia, a potem wraca do domu i kiedy już nikt nie widzi, z ulgą zdejmuje tę maskę i mówi: nareszcie. Nareszcie w domu. Nareszcie nie muszę udawać. Byłem w Niegowici w lutym tego roku. Maleńka miejscowość koło Krakowa. Znana z tego, że tam trafił ksiądz Karol Wojtyła, gdy skończył studia w Rzymie, był już doktorem. I taka była wtedy praktyka w kościele w Krakowie, że właśnie takich wykształconych w Rzymie księży dawano na takie, za przeproszeniem, dziury, po to, żeby oni sobie nie myśleli, że już są nie wiadomo kim. Na pewno Karolowi Wojtyle by nie groziła taka postawa, ale na taką dziurę trafił. I po półtora roku, kiedy go stamtąd zabierano, proboszcz musiał napisać opinię o tym swoim księdzu. I ta opinia zachowała się do dzisiaj. I tam jest napisane tak. Codziennie spędzał długie godziny przed tabernakulą. Co tydzień się spowiadał. Chodził po błocie do młodzieży i podnosił ją z tego błota. Dzielił się swoimi kapłańskimi pieniędzmi i był wzorem księdza kolegi. I kończy się ta opinia króciuteńka, prawie w całości ją przycytowałem, kończy się: wzór kapłana świętego. No, ten proboszcz przecież nie wiedział, że ten jego wikarzyna będzie kiedyś biskupem, kardynałem, papieżem i że go kanonizują, a napisał o nim opinię jak o świętym. Rozumiemy to, że gdziekolwiek jesteś, ty możesz żyć jak święty. To znaczy, w każdej sytuacji twoje życie może być poddane Ewangelii. Idziesz i realizujesz tę decyzję życia, by iść za Chrystusem. To, czemu Chrystus mówi tak, ja mówię tak. To, czemu On mówi nie, ja mówię nie. I to w ogóle jest niezależne od tego, kim ja jestem. Bo jak tak nie żyję jak zwykły wikary, to tak nie będę też żył jak papież. Czy to jest moja historia? Czy to jest moja historia? Czy jest ta spójność, koherencja? Ale jest, moi drodzy, jeszcze jedno kryterium wiary, już najwyższe. To chodzi o to, co się dzieje z tą decyzją, gdy na jej drodze pojawia się krzyż. Nie chodzi o to, żeby krzyża szukać, żeby krzyża chcieć, nie. Czasami mówimy, żeby tam się modlić. Nie. Pan Jezus nie chciał krzyża. I nie, Ojcze, zabierz, nie chcę tego. Ale kiedy ten krzyż się pojawił na drodze jego życia, to go wziął. I co jest ze mną, gdy pojawi się na drodze mojego życia jakaś odmiana krzyża, wieloimienna? Czyli gdy po prostu nie idzie tak, jakbym chciał albo chciała, żeby szło. Gdy jest bardzo mocno pod górkę, gdy jest ciemność. Są tacy, którzy w takich sytuacjach mówią Panu Bogu: nie, nie. Jeżeli Ty jesteś miłosierny i są takie rzeczy, nie. Jeżeli Ty jesteś samą dobrocią i jest cierpienie niewinnych, nie. Jak bohater Dostojewskiego zwracają Bogu bilet, nie ma się co dziwić. Nie ma co potępiać. Trzeba zrozumieć, trzeba omadleć. Ale są tacy, którzy w takich sytuacjach przyjdą do Pana Boga i powiedzą: to, co przeżywam, jest trudne, ale bez Ciebie będzie jeszcze bardziej trudne. To, co przeżywam, jest mroczne, bez Ciebie będzie jeszcze bardziej mroczne. To, co przeżywam, jest bez sensu, bez Ciebie
koniec. I to są Himalaje wiary, to są wyżyny wiary, to już się wyżej nie da. To już się wyżej nie da. To jest dzisiejsza Ewangelia. Słyszeliśmy już w Adwencie o Janie Chrzcicielu, który stoi nad Jordanem, przychodzą do niego tłumy ludzi, a on asertywnie, pewnie mówi: to jest Mesjasz, to jest Chrystus, to jest obiecany Pan, idźcie za Nim. Nie za mną, ja nie jestem godzien schylić się i rozwiązać mu rzemyki i sandałów. Idźcie za Nim. Jan, który wszystko widzi, Jan, który jest absolutnie pewien. A dzisiaj mamy Jana, który jest w ciemności. To nie jest tylko ciemność więziennego lochu, w którym tkwi, ale to jest ciemność, która jest w jego duszy. Jan nic nie wie. I wysyła swoich uczniów i mówi: zapytajcie go, czy ty jesteś tym, który miał przyjść? Czy ty jesteś Jezusem? Czy ty jesteś Mesjaszem? Ja nie wiem. Ja nie wiem. Ja wątpię. A Chrystus mu mówi: błogosławiony, który we mnie nie zwątpi. I jak znamy dalszy ciąg historii Jana Chrzciciela, pozostanie w tym więzieniu i odda za Chrystusa życie. On będzie ten błogosławiony, który nie zwątpi. To jest też ta sama poruszająca historia, choćby z życiem Matki Teresy z Kalkuty. Kojarzymy, jak u niej się zaczął wielki przełom, który doprowadził ją do założenia zgromadzenia sióstr z Kalkuty, jak mówimy popularnie. Kiedy Matka Teresa, będąc jeszcze w innym zgromadzeniu, szła ulicą i zobaczyła tego człowieka obgryzanego przez szczury, już ledwie żywego, podeszła do niego i on mówi: pragnę. I skonał. Dzisiaj, jak wejdziemy do domu Matki Teresy z Kalkuty, to pragnę jest nad każdym ołtarzem. I Matka Teresa była pewna, że zobaczyła w tym człowieku Jezusa, że to był On. I przyszło do nią takie światło, że ma założyć zgromadzenie, które będzie szukało właśnie takich obgryzanych, ludzi sponiewieranych, bez środków do życia, i będzie w nich widziało Chrystusa i pomagając im, będzie pomagało Jemu. I kiedy to zrobiła, wszystko zgasło. Przyszła absolutna ciemność. Dokładnie była w miejscu, w którym był Jan Chrzciciel. I pisze o tym, stąd my o tym wiemy. Czy ty istniejesz? Czy ty jesteś? Ja nie mam już nic, nie mam nawet wiary. Jak byłem klerykiem w ołtarzewie, to przyjechała Matka Teresa. Ja pamiętam to nabożeństwo różańcowe. Myśmy wszyscy nie patrzyli na Najświętszy Sakrament, tylko patrzyliśmy na nią i na to, jak ona patrzy na Najświętszy Sakrament, a patrzyła tak, jakby widziała Pana Jezusa fizycznie. I my byliśmy pewni, że ona widzi Jezusa tak, jak my siebie widzimy. A potem po jej śmierci opublikowano te listy, że 50 lat ślepa była. Czyli wtedy, gdy była w ołtarzewie, też była ślepa. A to, co sprawiało, że tak patrzy na Najświętszy Sakrament, to wiara. Himalaje wiary, Mount Everest wiary, wyżej się nie da. I bracia i siostry, pewnie możemy się podzielić teraz na trzy grupy. Tacy, którzy mają takie lochy już za sobą, może wielokrotne, tacy, którzy mają je przed sobą i tacy, którzy mają je teraz. I ci właśnie zdobyli Mount Everest. Bo jeżeli będąc w takiej ciemności jesteście tutaj, to jest Mount Everest wiary. Pomyślmy o tym dzisiaj. Zadajmy sobie to pytanie o jakość mojej decyzji pójścia za Chrystusem i prośmy, żeby ona była jak najbardziej stabilna, jak najmocniejsza. To tylko można prosić o to, tylko można uczyć się tego od innych, bo to nie ma żadnego sklepu, gdzie chce kupić człowiek taką wiarę, albo żadnego kursu weekendowego czy dłuższego, po którym ją będzie miał. O to trzeba tylko prosić.
wiernie, wytrwale, żebym nie zwątpił, gdy przyjdzie ciemność. Żebym wtedy się nie odwrócił, żebym wtedy nie zdezerterował. Ale mając taką wiarę, ma się radość. Dzisiejsza niedziela, już słyszeliśmy Gaudetę, niedziela różowa, rzadko kiedy ten kolor jest w liturgii, właściwie dwa razy w roku. Radość. Ale to nie jest taka radość gilgotkowata, taka radość powierzchowna. To nie jest radość, która idzie z emocji. To jest radość, która idzie z dna duszy, która jest wierna do końca. To jest ta pewność, że moje życie jest w dobrych, czyli w Bożych rękach. To jest ta wewnętrzna siła, która potrafi się we mnie przeciwstawić wszystkim jakimś napaściom, zalewom, złościom, gniewowi, nawet nienawiści. Oby to było o nas. Wam tak bardzo tego życzę. I dzisiaj, i na potem. Radosnego życia, radosnego chrześcijaństwa, radosnego bycia z Panem. A póki co radosnego wieczornego, niedzielnego wieczoru. Żeby było na różowo, a nie na szaro. Żeby było na radośnie, a nie na smutno. Amen.